Witam wszystkich serdecznie. To, co tutaj widzicie, jest to jedno z moich formikariów, które akurat dzisiaj chciałabym trochę przerobić na coś innego. I miałam tutaj takie dwie szklane półeczki, na których podawałam pokarm. Jedna się z nich nie sprawdzała, była za nisko. Po prostu była nieporęczna przy podawaniu pokarmów. Oczywiście są to samoróbki, nie były dołączone w zestawie. I pozostał po nich brudny ślad w postaci takich glutów gumowych. Jest to dość uporczywe i denerwujące. Są to takie gluty, jak mówiłam. I co możemy z tym zrobić? Mamy do wyboru dwie opcje. Albo płatną, albo bezpłatną. Płatna wynosi około 30 zł. Idziemy po prostu do sklepu i kupujemy środek. A bezpłatna to, tak jak widzicie, jest to zwykła maszynka do golenia, którą dostaniemy za około złotówkę. Myślę, że możemy znaleźć taką w jakiejś szafce w domu. Jakaś stara maszynka, najlepiej w sumie nowa. To, co z nią zrobiłam, to ucięłam jej taką listewkę, która była na dole. Jak widzicie, były tutaj takie dodatkowe, podtrzymujące listeweczki czy coś takiego. Zrobiłam to nożykiem do tapet i tutaj możecie zobaczyć, tak żeby to ostrze było całkowicie odsłonięte. I żeby te plastiki nie przeszkadzały później w cięciu i usuwaniu silikonu. To może teraz to zademonstruję, jak to powinno wyglądać w praktyce. Troszeczkę zbliżę obraz. To jest moja ciapa po silikonie. No i może przejdę do dzieła. Bardzo łatwo ten silikon schodzi. Czasem te plastikowe pozostałości jeszcze tam troszeczkę przeszkadzają. Dlatego najlepiej popróbować parę razy i wybrać takie miejsce, gdzie będziemy przyciskać na naszej golarce, że wszystko zejdzie łatwo, gładko i przyjemnie. To trzeba troszeczkę wprawy mieć. Czasem trzeba trochę pokombinować. Jest to sposób bardzo dobry na płaskie powierzchnie, chociaż na pewno nie da się wyczyścić silikonu w kącie czy jakichś zagłębieniach. Po prostu nie da rady tam wejść całą golarką. Jak widzicie, praktycznie wszystko zostało usunięte. Troszeczkę można jeszcze poprawić. Możecie zobaczyć, jaka jest różnica już między stanem wyjściowym a stanem obecnym. Praktycznie nic z tego nie zostało. Macie tutaj porównanie. Zostały jeszcze jakieś kulejące się drobinki, ślady troszeczkę, dlatego też jeżeli zobaczycie, że są jakieś smugi na tym wszystkim, na przykład macie świeży silikon położony lub po zdrapaniu coś jeszcze zostało, możecie wziąć kawałek papieru, jak tutaj widzicie, albo watki, czegoś takiego i użyć tego czegoś, co Wam tutaj przedstawiam. Jest to zwykły płyn do napełnienia zapalniczek czy coś w ten deseń. Kupiłam za około 10 zł na jakiejś stacji. Na pewno nie musi być konkretnie to. Myślę, że równie dobrze nadaje się benzyna również. I teraz po namoczeniu tego musimy bardzo szybko zaraz wycierać te smugi, ponieważ to coś wyparowuje z tej naszej szmatki. Jak widzicie, wszystkie smugi, możecie mi wierzyć, że to wszystko ginie praktycznie. Farfocle jakieś będą się kuleć, ale nie będą zostawiać śladów. Wszystkie wcześniejsze ślady zostaną usunięte. Takim rosinolem, czy jak to się tam nazywa, możecie usunąć raczej tylko cienkie smugi niż takie grubsze gluty. Jak coś kleicie czy składacie, to możecie wtedy użyć raczej golarki. A na wszystkie odciski palców na pewno polecam ten właśnie płyn do zapalniczek. I tak wygląda całość jeszcze pod różnymi kątami, żebyście widzieli dokładnie. Wcześniej było to gniazdo korkowe, teraz będzie gipsowe. W sumie już jest, jak się pewnie domyślacie, po dźwięku troszeczkę innym niż zawsze. Dźwięk został dograny później. No i to wszystko w sumie. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem.